kochani, witam Was bardzo serdecznie w serii Moja Droga Ciąża. Jest to dzień 24, czyli się dalej super. Pogoda się poprawiła, także to jest super, że wychodzimy częściej na dwór i dłużej spędzamy na powietrzu i ja się czuję taka bardziej, wiecie, dotleniona i Lili jest rozbawiona, zmęczona, szybko chodzi spać, w nocy jeszcze staje, ale szybciutko uśnie, wieczorkiem mam czas dla siebie, mogę sobie odpocząć, zrobić to, na co mam ochotę lub czego nie zrobiłam w ciągu dnia lub po prostu sobie poleżeć i nie robić nic. Noszę cały czas pończochę na tą lewą nogę. Na prawą staram się też nosić, ale jeżeli jestem na dworze, jest mi naprawdę bardzo ciepło w niej, więc po domu sobie noszę je dwie, a jak idę na spacer, noszę tylko tą jedną, bo jest mi bardzo gorąco, jeszcze spodnie do tego, a taka fajna pogoda już jest i no ciepło jest, wiadomo jak to jest. Jeżeli mamy coś pod spodniami, a już jest tak dobre paręnaście stopni na dworzu. Także to jest super, że już czuję się dobrze, piję dużo wody w ciągu dnia, jem cały czas tak samo, przytyłam, słuchajcie, 8 kg, już nie pamiętam ile było w zeszłym tygodniu, ale no 8 kg do przodu, czuję po sobie, wszędzie jest mnie więcej, brzuszek też już jest duży. Lileczka jeszcze, jak Wam powiedziałam, wstaje w nocy, więc to też jest troszkę męczące, tak, no nie mam przespanej całej nocy, dwa razy mniej więcej. Ona wstaje jeszcze koło 12 się przebudzi, ale to jeszcze wtedy nie śpimy, to jest ok. I później tak, najgorszy to jest czas między 3 a 5 obudzi się i już jej bardzo, bardzo ciężko zasnąć, więc na zmianę z mężem do niej chodzimy, ale i tak jak ja pójdę, on się budzi też i jak on chodzi, ja też się budzę, więc to też jest tak, że nie przysypia jedno z nas całej nocy. Ale wstaje koło 8 i to też jest fajne, że no godzinkę nie śpi w nocy i później dopiero zaśnie i wstaje koło tej 8. Także nocki mam też nieprzespane, dzidzia mnie kopie, też jest tak, że ja czasem nie mogę no spać. To jest nie codziennie, ale tak dwa razy w tygodniu minimum się zdarza, że leżę i nie mogę spać, bo dzidzia mnie kopie. Już ciężko mi jest z przekręcaniem się na boki, słuchajcie. Robię to powoli i też nie na każdym boku. Małemu brzdęcowi to się podoba. Także to też jest to, że nie każda pozycja jest odpowiednia dla dziecka, więc muszę się ułożyć pod dziecko. Dobra, to by było wszystko. Piję dużo wody, smaruję cały czas brzuch, piersi, pośladki, uda, kremem i Bio-Oil. I chyba tyle. Nic już się nie dzieje, nie zemdlałam w tym tygodniu, wszystko jest naprawdę w porządku, dobrze się czuję. I jest taka, wiecie, no prawie wiosna, więc czuję się naprawdę ekstra, bym powiedziała. Pokażę Wam brzuszek, jak wygląda. Tak wygląda brzuszek. Już jest mega piłka. Zobaczcie, z boku pępek już mi wystaje. Ja i tak mam wystający pępek, a tutaj jeszcze bardziej on mi wystaje. I z drugiej strony. To by było na tyle w tygodniu 24. Pozdrawiam serdecznie, kochani, i do zobaczenia za tydzień w tygodniu 25. Pa!